Z tej strony Space Empiria. No i jeśli zniecierpliwiliście się za nowymi odcinkami, to je macie. Kolejny odcinek z Total War Warhammer 2 z Norski. 142 tura, czyli sporo tych tur rozegrałem poza YouTube'em. Ale nic takiego wielkiego się tutaj nie działo. Cały czas tutaj plądrujemy trogiem. I rozbudowujemy sobie tutaj te... Tu to cmentarzysko drakarów w międzyczasie odbiłem. No i właściwie można by było chyba się rozprawić albo z Ostlandem, albo z Kislewem, no więc to zależy. Albo... jest jeszcze jedna możliwość. To mianowicie taka, żeby wrócić na północ i... i rozprawić się z czarnymi elfami. A są jeszcze... Nagarond. To jest tutaj. Z nimi. Oni mają 11 poziom. Kurde, to wysoki. Kislev ma 5. Ostland 17. Ja... czy właściwie żaden. Żaden cel tu mi nie pasuje. Fort Stragow. Halabardnicy, no dobra, czy go stukniemy? Chyba nie, chyba nie, chyba jest za słabo. No nic, na razie zostanie to taki pas trochę. Po prostu zostawimy sobie tu. Zobaczmy. The Eternal Challenger. Właśnie. Czy tutaj ktoś... Wężowy Pomost. Tutaj mamy... Rafa Czaszek. Patrzę, czy tutaj jeszcze by coś... ciekawe by go było do złupienia. No... oj. Gdzieś mi tutaj wyleciał ten mój... Wulfric. Ołtarz pomiotu, ten zimowy stos, żebym tu opanował. Dobra, na razie zostawimy tak jak jest. No bo nie bardzo wiem jak dalej mogę zrobić. Powiem szczerze. Myślę, że można byłoby Wulfrica armię... Znowu ten się szykuje chyba, żeby przepłynąć. Misja zakończona porażką. A tak, to dostałem zabijanie synów Sigmara. Ale tutaj to nie było jak właściwie. No kurczę, no i nie wiem właśnie, czy... czy nie odpuścić sobie. Ale najpierw by trzeba było... No nie, tutaj nie bardzo, wiecie, mogę. Ponieważ mamy z nimi wojnę i mamy wojnę tutaj z tym Ostlandem. No nie mogę za bardzo zostawić tych terenów po prostu. Dobra, trzeba będzie po prostu się powoli rozbudowywać. Let's fight. That's laughable. Przecież, bo, no, nie wiem, czy te dwie armie tu przesunąć, bo
Jedną armią trzeba byłoby po prostu pustoszyć te tereny Northlandu. To the four corners. Czy ja mogę to przepłynąć? Mogę teoretycznie. Advancing. Done and done. 880. No dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten lord się nie poruszył, to wiem. Się tutaj szykuje, żeby mnie zaatakować. Lodowych troli. No, dobra, zróbmy sobie teraz to. Dobra, jaką mamy tutaj siłę? 15. No może byśmy i pokonali tą armię. No, ciężko powiedzieć, ale myślę, że tutaj dwie armie nas napadną zaraz. No, więc nie będzie łatwo. Dobra, myślę, że trzeba stąd zwiać po prostu. Ciekawy jestem, czy mnie nie zabiją na morzu. Dobra, damy pełną moc, bo zginę. Dobra, zobaczmy to, jak będzie. Plus 1200 tego troga by trzeba było. Dobra, wiecie co? Przejdę tutaj na moją granicę. A tutaj kurczę. Aha, bo ja mam po. A nie, też nie mogę. To myślałem, że jestem na swojej części już. No, dziwne. Dobra, a tu? W trybie obozu. No dobra. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się tutaj wycofać. Ale myślę, żeby trzeba było tu przejść. Ten zimowy stos bym chciał odzyskać po prostu. Narada Aslingów. To budujemy. A, jeszcze tutaj Fjord Trolla. To mamy wybudowane w Zatoce Lodu. Dobra. Tak, zobaczmy, co się stanie.
A oni co by zrobią? Przepłyną, nie przepłyną? Nie. Nie przepłynęli. Dobra. Spróbujemy sobie tutaj piekielna otchłań. I will! I'll get there! Lord of the Monster Horde! 1800 kurczę, nie mamy za bardzo norskie ogary, tylko mogę zwerbować jedynie. Who's next? Dobra, popłyniemy tu. Okej. Poczekamy. Co to jest? Myślałem, to jest czarna orka, ale nie. Walmin von Raukow. To jest ta duża armia, ale on się wycofał. Dobra. Kislev też mnie nie próbuje odbić tam jednego z tych miast. Dobra, mamy tutaj prowadzące z ono zwyczajną jaskinią. Mamy tak, doświadczenie i grasantów. Dobra, zróbmy te trole lepiej. Dobra, to jest jasne tutaj. Dobra, my tu przejdziemy na tą część. Nawet możemy. Ruszyć trochę dalej. The Eternal Challenger. Dobra, i w następnej turze będziemy tutaj rabować te tereny chyba. Mam nadzieję, że to nam przyniesie jakiś dochód konkretny. Co to jest za armia? Jezus. No to chociażby z ciekawości zobaczę, co to za armia mnie zaatakowała. Co to są? Co to jest za rasa? Kurde, nie mam pojęcia. Morfik. Nagrar. Już nie mam tu szans, ale chyba co to jest? Co to za armia paskudna? Shit. Dobra,
Spróbujemy ich zaatakować po prostu szybko. Żeby oni nie zaczęli strzelać. Co to w ogóle jest? Zobaczcie. Jesus Christ. Matko. To są jakieś szczuroludzie. Shit. Tego mi kurde było trzeba jeszcze teraz. Zanim ja tutaj do nich dojdę, to oni mnie wykoszą. Dobra. Dobra, na tych. Tu jest dobrze. Czy mogą w tych? No, reszta nic już nie wymyśla. Wszyscy walczą, ale co to w ogóle jest? Ja pierdzielę, co to za szczur? Nieźle. Ja, ale rzeź. Czekają moi już. Klan Rictus. To są ci jaszczurludzie pewnie. Niby 9300, ale... Dobra, gdzie ja straciłem tą... Nagrar? Kurde, to tutaj. Jeśli nie było problemu, to teraz się zrobił. Hm. Cmentarzysko znowu mi zaatakują. Aż kurczę. Tak, Nagrar. Zatoka lodu, gdzie to jest w ogóle ten Nagrar? Czekajcie, tutaj chyba. A no tu. Tego sragat może nie zdobędą, to jest dosyć dobrze bronione. No ale ogólnie wygląda to dosyć ciężko. Dobra. Dobra, ty przejdź do tego trybu. Czekajcie, teraz tym. Dobra, tym przejdziemy tutaj. Też przejdziemy do trybu. Do tego trybu pusto. Pustoszenia 500-300. No dobra, zobaczmy. Mamy 1900. Zobaczmy, co będzie dalej. Gdzie pójdziesz? Shit. Gdzie oni idą?
spróbujemy się obronić. Ten garnizon jest mały, ale zobaczmy. Może damy, chociaż, no nie wiem. Jest za mały garnizon, kurczę. Ten starzysko drakarów. No. That's what the master's bid. Chaos Marauders. Po prostu ruszymy na nich. Tutaj chcemy. No, ci się tutaj jednak zetknęli. Dobra, zobaczmy, co tu będzie dalej. Czy rycerze półgrów? Kurczę, to są... To trochę dosyć dobrze, lepsi są od moich. Niestety moja przegrywa. No. Trochę nie bardzo na nich niestety ci hucznicy. Sobie z nimi nie bardzo poradzę chyba. Spróbujemy tych puścić tu w takim razie. No, ci uciekają. O kurczę, tutaj są. No, oni uciekają już znowu. No nie, nie obronię tego. Tak, to tutaj ten... ta osada to często mi ją zabierali. No to akurat nie jest problem, bo ją odbiję, ale to cmentarzysko. Kurczę, tylko że gorszy problem jest tam u góry teraz. A co, na Zatokę Ostrzy płyniesz? Patrzcie. Na Zatokę Ostrzy popłynę. Ha! Nieźle. Konfederacja. Tempo uzupełnienia strat. Utrzymanie minus 15. Dobra. Wybierzmy sobie utrzymanie. Ta Zatoka Ostrzy, jak ona wygląda? Dobra, tu ją damy. Czekajcie, czy to? Nie. Dobrze, to. A jeszcze zobaczmy. Nie, to faktycznie. Tylko 4 tury aż. To dużo, nie wiem czy ja. No, trzeba będzie tutaj się wycofać tym Wulfrikiem. Dobra, Wulfrik tutaj niech pójdzie z pomocą. No stąd. To the four corners! Okay.
changed. The Ice Queen does not want you here. She always Oczywiście, że nie. Czy ten fort? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, a moim 10. Myślę, że może byśmy dali radę. No nic, zróbmy sobie zapis. No zobaczymy. Norska 21. No zobaczymy, czy damy radę. Czy nie za szybko tutaj jednak ten fort, żeby zdobyć. A potem trzeba będzie się leczyć. Plus 390 to i tak mało kasy. No, ten jest duży. Dobra, zobaczymy, może go damy radę zdobyć. Powinniśmy dać radę. Co to było? Czekajcie, czy ja dałem automatyczne rozstrzygnięcie? Kurde, przecież miałem... Tak to nie, tak to wiadomo, że przegram. Dobra, myślę, że to jestem w stanie wygrać. Zobaczymy. No. Halabardnicy. Mamy tego troga. No, trog jest tutaj dobry. Halabardników i to jest trochę lipa. Dobra, spróbujemy. Dobra, ci od razu niech podejdą. Ci na mury. Ci to tutaj niech się schowają do lasu. Nie ma ich co. Ci na mury, ci na mury. Ci do ostrzału. Ci na mury, dobra. Okej. Jakby tu mamy dwie jednostki w podwodzie, dobra, ci muszą spróbować, kurczę, tutaj te mury zdobyć, no nie ma rady. Kurczę, trole mi padły. Trochę kiepsko. Dobra, wy się wycofujcie tutaj. Dobra, ci też muszą się wycofać. Dobra, ci niech... Zobaczymy. Wchodzić, wchodzić. Ci co? Jeszcze? Nie za dobrze. No nie wiem, czy zdobędę. 69 to jest po prostu dużo. Zaatakuje tych. I teraz tych możemy z powrotem tutaj
tutaj dać. Trok musi atakować, to nie ma nawet... wątpliwości. Dobra, damy tutaj jazdę dystansową. Tych też damy na jazdę dystansową. Natomiast ci powinni się przedrzeć. Dobra, trolle. Dobrze, dobrze. No dobra. Musimy tutaj dawać, dawać. Dobra, tutaj. Tu szybko zdobyć to i już będzie pozamiatane. Tak jest. Ci mogą walczyć z tymi po prostu. A tutaj ważne, żeby to zdobyć, zanim oni się tutaj ogarną. Kurczę, tu mają jakieś... Te norskańskie trolle to chyba są moje przecież. Dziwne. No dobra. Dobra, ruszcie na nich. Trok powinien tutaj zabić ich wszystkich, mam nadzieję. Ci zaraz się wycofają, ci chwilę zjeżdżą. No właśnie, dobrze. Dobra, zostali jeszcze ci. Sam chyba tutaj wytnie po prostu, zobaczcie. Jest nie do pokonania. Dobra, tego
musimy tym pognać tych po prostu, bo nam... Dobra, a Trak się zajmie tymi po prostu i już. O, wy tu jeszcze jesteście. Gdzie oni uciekają w ogóle? Tu gdzieś? Dobra, dobra, atakuj ich tam. Jeszcze trzy. Już teraz będzie pomóc. No dobra, jest. Dobra. No właśnie. Się udało zdobyć. Plądrowanie chyba zrobimy, żeby mieć trochę kasy. Albo burzenie w imię kruka. Czy plądrowanie lepsze? Zrobimy burzenie w imię kruka. Dobra. Trzeba się będzie wycofać teraz. Dobra, w następnej turze się wycofamy. A ten na razie musi stać. Dobra, dostępne są ulepszenia. Trok. Atak w zwarciu. Siła broni plus 12, dobra. Ranliktus, ten to mnie po prostu tutaj męczy. Kurde, zaatakuje. Shit. No dobra. Będzie ciężka obrona, ale może damy radę. Powinniśmy, no zobaczymy zaraz. To już nie ma tak łatwo z nami. Mamy trochę szybszych jednostek, które szybciej... Dobra, robimy tak. Zaznaczymy może wszystkich. Dobra, i teraz tak. Tych damy. Tych tu, rzecz jasna. Po prostu puścimy tutaj. Którzy są jeszcze tutaj szybcy? Ci. Do gazu. Dobra, ci pobiegną tu. Ale ci tutaj dadzą radę, mam nadzieję.
marauders! Yes, chieftain! Dobra, ci tutaj z bokiem nie pójdą. No i teraz. W porządku. Dobra, teraz tych. No, ci już uciekają. Proszę bardzo. Zepchniemy na dół. Tych zabiją zaraz. Piechota dystansowa. Zaraz tych też siekniemy. Ważne, żeby tych zabili już. Do końca. Dobra. Teraz patrzcie tutaj, co będzie się działo zaraz. Ci próbują zwiać, ale patrzcie. Co to w ogóle są? Nie macie szans, chłopcy. Patrzcie, co mali są. Tak jest. Próbują walczyć, ale nie dadzą rady, nie. Ci moi tu uciekają też. Dobra. Tego tutaj dam. Gdzie jest w ogóle mój słoń? Tu jest słoń. A to słoń tutaj, niech idzie na tych. Dobra, ci tutaj. Ci tutaj niech idą na tych. Znacznie bardziej tu będzie z pożytkiem. Ci nie wiedzą za bardzo, co mają zrobić. Chyba zabiją zaraz. Dobra. Zwiewać. Teraz zaatakujcie tu u góry. Tutaj tych. Wiem, że to kawał drogi, ale dobra. Kurde, walczysz tutaj. Ach, z tym. No to walcz z tym. Albo z tym, nie wiem, z tym. Jasne, pierun, ale wojna. Dobra, tutaj. Puszczamy tych jeszcze. O, shit! Co to za machina była? Gdzie są moje wilki? Norskańskie trole. Jeszcze w ogóle cała jednostka tutaj jest. Kurczę, wilki gdzieś zginęły. No, ale myślę, że to już mamy wygrane to. Ci z tym to nie bardzo, ale no może i wygrają, ciężko powiedzieć. Chyba tak. O, widzicie, pokonaliśmy tą armię. Dobra, spróbujemy ją tutaj pozabijać, co się da. Nie da
się da, zobaczmy. Dobra. Brawo, brawo. Sada poradziła sobie. No i o to chodzi. Norska ma dosyć dobrą tą osadę do obrony, bo dzięki tutaj tym no, już jesteśmy. Dobra, bierzemy skarbiec. Ci się wycofają, ale już ta armia nie będzie taka mocna, więc dadzą sobie chyba spokój. Mogłem lorda tutaj dać i pogonić, ale no, tu będzie znowu Zatoka Ostrzy. Kurde, kolejna bitwa. No zobaczymy. Czy to damy radę też się obronić tutaj? No może jednak. No dobra, zobaczmy. Konni grasanci. Tych damy tu. Dobra, tak pójdziemy. Okej, to będzie nasza główna armia. No i tak, pójdziemy. Natomiast tymi sobie spróbujemy ich okrążyć. A, tutaj jeszcze jest, dobra. Ci też nie pójdą tak. Dobra, tych okrążymy po to, żeby załatwimy ich tutaj. Dobra, to będzie tak. Teraz tych tu. O, proszę bardzo. Wyprowadzimy w pole. No i dobra, zobaczmy jak to wygląda. Tak to wygląda. Te jednostki nie walczą, gdzie one są? I te. Dobra, to już są pokonane. Dobra, to teraz ty. Tak jak załatwimy, to już będzie z górki, mam nadzieję. Dobra, teraz tak. Okej. To teraz tych. Te, żeby się... Ci tutaj walczą, tych zaraz pogonimy. Mam nadzieję, że damy radę. Tak jest. No, zobaczymy, czy się uda wygrać tę bitwę. Zobaczmy tutaj. Tego to nie. Czy nie bardzo.
spróbujmy. To nie jest dobry pomysł. No, tego nie wygramy. Tym razem się nie uda. No, już to widzę, niestety. Tego nie wygramy, bo nie mamy... No, to jest za dużo piechoty z halabardami. No, na tych może pójść jedynie. Ten oddział. Ale widać, ten przegra. Ten przegra. No, niestety, niestety. No. Już po mnie. No. Nie, tym razem nie. To było już za mocne. Za dużo ich było. Zbyt, no, jakby jakościowo. No, trudno. Że będzie wojsko tutaj za... To byśmy stracili. Nie wiem, co to jest, ale zatoka ostrzy. Trudno. Dobra. Technologię trzeba następną jakąś. Tą weźmiemy. Gdzie jest? Tu jest zatoka ostrzy. No, zobaczymy. Szkoda, że nie zdążyłem tym wrócić, kurde. No, trudno. No. 17, 15. No, rozwalimy ich, tylko żeby mi nie uciekli, cholery jedno. My challenge undeniable. Żeby nie było, to weźmiemy sobie jeszcze to. Dobra, my musimy się niestety stąd ewakuować, żeby trochę po prostu odpocząć. Kurde, nie mogę. Ale tryb marsz, tak. Dobra. Wieża. Dobra, to ją tutaj. A ty... Mamy to. Przychody 100 słupów, rozwój. Rozwój niepotrzebny jest. Ale to można byłoby zrobić. O, albo kopalnia marmuru. Przychody 50. Dobra. No nic, zobaczymy, jak to dalej będzie. Uciekli. A ten, co zaatakuje mnie? Tu chce się ukryć. No, dobra, zabijemy go w następnej turze. No dobra. Będziemy go... O, tutaj mieliśmy awans, ale... Kurde, nie mogę. Zatoka ostrzy. Eternal Challenger. Ale i tak nie mogę, bo mam 1100 tylko. Więc zróbmy tutaj ten awans.
Atak w zwarciu mistrz uników. Pancerz. Dobra. Poczekamy na niego po prostu. Tym mogę go. A, 50%. Mogę się tutaj na niego zaczaić. A nie, w trybie zasadzki nie mogę. Dobra, zróbmy normalny tryb. Ale nie, to też bez sensu. Kurczę, źle to zrobiłem. Czekajcie, muszę to wczytać. Autosave. Dobra, autosave. Bo przecież ja miałem się tymi jednostkami podleczyć najpierw. To bez sensu mu wychodzić naprzeciw. Zostanę tam tą jednostką jednak w... Dobra, jak to wygląda? Aha, no to ten tu jest. A, dobra, to jest koniec tury. Po prostu trzeba kliknąć koniec tury. Tak, ten ucieknie. Ucieknie czy nie? No tak. Tak. Ten się tu będzie próbował wycofać. Ale mi tutaj ten ostęp po prostu przeszkadza. Mocno. Mamy 1000. Nie wiem, czy zdołamy go. Mistrz uników. Pancerz. Dobra. To. Ten się tutaj może. Taka ostrzy. Chodźcie tutaj. 1300, dobra. No muszą tutaj postać chwilę. Poszukiwanie skarbu. Pochowaj zmarłych. Dobra. To the four corners! Tego zostawmy. Ewentualnie zobaczmy, kogo mogę. Norskańskie ogary. Dobra, możemy pieski zwerbować. To tam nie powinno być złe. Ci się wykończą na tych terenach, więc. Wędrowanie.
Dobrze, to nie w pełni sił. Tylko, że trochę mała jest ta armia. Ale może, może. My challenge undeniable. 1100. Dobra, poczekamy chwilę jeszcze. On the move. No, zrobimy zasadzkę na nich. Na tych też byśmy mogli zrobić zasadzkę. Tylko, że ich jest ogólnie niedużo. Dobra. To trogiem z powrotem podejdziemy tutaj. Żeby łupić te tereny po prostu. Dobra, i w następnej turze będziemy łupili te tereny. Dobra, co my tutaj mamy? Port. Do portu robimy. Dobra, i w następnej turze już zrobimy koniec odcinka. Klan Rictus. Co, jeszcze raz? Chcę podejść? Niedobrze. Może trzeba byłoby armię tam wysłać jednak. Tak, zwarciu dla wilczych skór. Dobra, robimy, zapiszemy sobie to i w następnej turze już odcinku sobie od tego zaczniemy. Czy będzie to tutaj ten zapis? Dobra, moi drodzy, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji. Z tej strony Space Empiria. Cześć.